Siewado ludzie, z tej strony Crater Games i witam Was na kanale. Dzisiejszy film będzie dosyć nietypowy z powodu tego, że jest pewna patologia, która pokazała się w Europejskim Parlamencie odnośnie e, Akta 2 czy tam artykule 13. E, jeśli nie jesteście w temacie, to już się spieszę z wytłumaczeniem, co tutaj się dzieje. Ogólnie Akta 2 3, artykuł 13 to jest to samo wprowadza kompletną cenzurę. A wszystkiego, co znajduje się na internecie. Co to znaczy? A jeśli chcemy użyć jakiegoś linka, wiecie, do jakiej strony, jest to zakazane. Chyba, że polotkujemy to albo y, płacimy osobie, która, no, udostępnia ten link, powiedzmy to w taki sposób. Co to znaczy? To w zasadzie spoko, to nic nie zmienia, co nie? Oprócz tego, że cały YouTube się zawali, cały Google się zawali i wszystkie strony www się zawalą. Wprost powiem. Internet padnie w przeciągu paru dni, bo teraz nie będziemy mogli nic robić. Nie możemy nagrywać filmów na YouTube, a nie możemy wrzucać zdjęć, na których są albo mogą być przedstawione zdjęcia, wiecie, jakiegoś billboardu. Na przykład robimy sobie zdjęcie z miastem, tam mamy pełno reklam, jakiś typu, nie wiem, sklep, czy, czy cokolwiek. Nie możemy tego wrzucić, bo tam są prawa autorskie. A jeśli takie zdjęcie się pojawi na internecie, załóżmy na Facebooku, stanie on automatycznie zbanowany, usunięty i w ogóle. Więc co to sprawia? YouTube, bo głównie o to nam chodzi tutaj w tym filmie. YouTube się zawali najszybciej, według mnie, w przeciągu dosłownie dnia, bo jak jedna strona internetowa ma powstrzymać publikację filmów, na YouTubie dziennie jest jakiś milion, 3 miliony, 5 milionów filmów dziennie wrzucanych, więc tego jest ogromna ilość. Nie wiem, jakie są statystyki, nie czytałem tego, ale jest tego miliony. Um, I każdy z tych filmów opowiada na przykład o grze, o filmie, o muzyce, o czymkolwiek, o recenzji jakiegoś czegoś, jakiejś książki, o innym YouTuberze, o jakiejś gwieździe internetu. Wiecie, wszystko takie coś. Um, nie można tego robić, to jest właśnie zabronione. Jeśli coś takiego zrobimy, film jest automatycznie e, usuwany, banowany. Co to sprawia? Gameplaye, filmy, muzyka, e, co tam jeszcze recenzje, e, także zwykłe publikacje typu vlogi, blogi. Wszystko zostanie usunięte. Bo wszyscy używają czegoś. Youtuber, który nagrywa gry, na przykład ja e, zostanie zbanowany bardzo szybko, ponieważ używam gier. To jest podstawa mojego kanału, bo gram w gry. O których opowiadam, które przechodzę, gadając o niej. A. Um, I to już jest zabronione, bo gra to jest prawo autorskie. To jest czyjaś produkcja, której ja nie mogę używać publicznie, chyba że za zgodą plus yy, podatkowaniu tego. Więc. To koniec. Tak to wygląda. Jeśli, i tu podkreślę jeśli nic nie zostanie zmienione, w sensie że pozmieniają na przykład, że jakieś filmy typu właśnie gameplaye mogą być używane, że to będzie bardziej podkreślane pod muzykę, bo oczywiście piractwo muzyki jest niesamowicie wielkie. Wystarczy wejść na YouTube i, i wcisnąć, nie wiem, Linkin park to 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 i wyskoczy od razu. Tak, um, więc gdyby to było do muzyki, to jeszcze ujdzie, nie? Bo wtedy wszyscy mogą, wszyscy muzycy mogą zarabiać na tym, bo wtedy człowiek zwykły nowak może po prostu pójść i kupić Jedną piosenkę, bo tak powinno być. Niestety piractwo muzyki jest ogromnie wielkie. Um, gdyby nie to, możliwe, że akta by nigdy nie było nawet rozmyślane, ale właśnie głównie mi się wydaje, że to przez muzykę było. Nieważne. Um, tylko, że taki ja, który nagrywa gameplaye zostanie, tak jak mówiłem, dosyć szybko zbanowany, bo używam gier jako podstawy kanału i to jest ściśle zakazane, gdy akta 2 zostanie już na stałe wprowadzone. Tak więc, gdyby kanał nagle z dnia na dzień zniknął, to oznacza, że. No już po sprawie. Już. Cała. Cały Google zacznie znikać po prostu. Zostanie wszystko zbanowane, bo wiecie, 95% osób, które używa internetu. Na przykład teraz sobie wpisałem Europejski Parlament. Wchodzę w Europejski Parlament. Jeśli to nie jest strona ich, to. To jest spoko. Bo jeśli jest ich, to oni mogą sobie robić, co chcą o sobie. Ale wejdziemy w taką Wikipedię. A oni zostaną zbanowani monetalnie Bo mają tak, link do tego, link do tego. Mają zdjęcia. Zdjęcia jest tylko podpisane, że to jest zdjęcie tego typa, zrobione w tym roku. W tym miejscu jest banowane, bo jest już użyty użyte zdjęcie, więc tutaj już zostałoby od razu usunięte. Mamy flagi Unii Europejskiej, także już by było usunięte, bo to jest prawo autorskie. Chyba, że jest opublikowane przez Europejski Parlament. To wtedy można tego używać. Ale wiadomo, jak to jest. Wystarczy, że inna osoba narysuje flagę. To też jest banowane, bo to jest. prawo autorskie. Eee, no i tak to wygląda. Mamy budynek, zdjęcie budynku jakieś. też już cała strona by była banowana. Cała. nie, że cała Wikipedia na raz, tylko że cały. cała ta strona, na której teraz siedzę. Czyli po prostu wszedłem w Parlament Europejski i tak dalej. Tak samo, wejdziemy w. Najpopularniejszą chyba polską stronę. Uh, czyli WP.pl. Pojdziemy sobie. Oczywiście Wy tego nie widzicie, ale wiadomo. Mamy tak. Andrzej Gmitruk zginął w pożarze. Jest jego imię, nazwisko. Są linki. Strona jest od razu banowana. Uh, dalej przejdziemy sobie. Kolejny. Uh, imponujący pomysł na walkę ze smogiem. Jest zdjęcie zrobione przez kogoś. Strona jest od razu banowana. Dalej przechodzimy. Uh, Cokolwiek. Zdjęcie kota. A, jeśli to nie jest wasze zdjęcie, kota jest na waszej stronie, w, w całą stronę zbanowana. Czyli WP też przestanie dosyć szybko istnieć, bo mają zdjęcia wszystkich i wszystkiego. Fajnie. Czyli YouTube zdechnie, Google zdechnie, WP zdechnie. Ale było tyle. Jeśli akt zostanie wprowadzony dosyć szybko, więc jeśli to powstanie w przeciągu tego tygodnia, zgaduję, że takie Wiecie, ruchy zaczną się dziać na. Przed wszystkimi sądami i w ogóle na miastach ludzie zaczą po prostu wychodzić i... i strajkować W pewnym sensie Protestować, o to jest dobre słowo Żeby wycofać to, bo przecież to jest nielogiczne Jak 95% internetu ma zostać naraz usunięte To jest chore 95 Żeby tylko 95, blisko 100% osób zostanie od razu usunięte Po prawa autorskie No Czyli jak macie swoich ulubionych youtuberów, przygotujcie się, że oni znikną dosyć szybko. Nie tylko mój kanał, też czyjś kanał, polski wszystkich youtuberów. Jedna rzecz jest dobra, jak oglądacie amerykańskich youtuberów, wiadomo, angielskojęzycznych, nie polskich, angielskojęzycznych, nie francuskich, angielskojęzycznych, nie holenderskich, angielskojęzycznych, tylko amerykańskich i możliwe że brytyjskich bo oni Brexit mają, oni będą się trzymać. Ich Unia Europejska nie może dupić za e, właśnie prawa autorskie, bo oni nie są w Unii Europejskiej. I podkreślę, Brytole, oni jeszcze, wiecie, są w Unii, ale przez te akta prawdopodobnie oni dosyć, znacznie szybciej um, usuną się z Unii. Przez Brexit. No i tak to wygląda. Wszyscy europejscy YouTuberzy skaduje, że dosyć szybko znikną. Amerykańscy zostaną. Azjatyccy też zostaną. A. Afrykańscy też zostaną, bo oczywiście nie są w Unii Europejskiej. I ruscy też chyba zostaną. Może inaczej, po prostu przeczytam, jakie państwa zostaną zbanowane poprzez. W się sensie, nie, nie, nie państwa, tylko YouTuberzy z różnych państw. Cię po kolei. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malita, Niemcy, Polska, Portugalia i to się jeszcze nie kończy. Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, e, tutaj jeszcze znak zapytania i Włochy. Te wszystkie Państwa zostaną dosyć szybko odcięte. O. Prawa autorskie po prostu. Czyli przygotujcie, że jak macie jakieś YouTuberów z tych państw, oni znikną. Tak więc, a powiedzmy wprost, że Akta 2 jest dosyć szybkim udupieniem całej, całego internetu w Europie. Więc, tak to wygląda. Nie ma to jak bogaty typ, który zarządził sobie jakieś głupoty i wszyscy za nim poszli. Takie życie. Trzymajcie się. Cześć.